Hejka kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku z testowania produktów, bo lubicie te odcinki. Dzisiaj na ruszt weźmiemy kebaba ze znanej sieci sklepów, którą widzicie za nami. Rzem z Biedronki to sobie wyobrażam, ale kebaba z Żabki, z Żabki to chyba łódka są, nie? No tak, więc no co, wbijamy do tego sklepu, weźmiemy jeden na ciepło, który zaraz tutaj z Januszową, waszą ulubioną kondolizą, przetestujemy w samochodzie, a drugi na zimno weźmiemy do domu, żeby Janusz też mógł przetestować i zobaczycie, jak go spróbuje, jak wróci z pracy. Więc co, wbijamy do Żabki i kupujemy dwa kebsy z Żaby. Żaby. No zobaczcie kochani, mamy kebab z kurczakiem. No cena troszeczkę jest inna, 8,99. Ale co, Januszowa? Bierzemy kebsy? Tak, bierzemy kebsy i są tylko, ponieważ są tylko dwa. No i dwa mamy wziąć. Jeden dla Janusza, jeden dla nas na ciepło, lecimy. A, dla nas razem, no dobra. Jesteśmy już w samochodzie. Kondoliza trzyma i wącha kebaba naszego podgrzanego. Słuchajcie, pachnie zarąbiście. Więc co? Zaznaczymy tylko, że pani w Żabce była bardzo miła. Bardzo. Bo nawet nie widzieliśmy, zaskoczyliśmy się tą ceną, że 8,99, ale okazuje się, że 7 zł kosztuje z aplikacją. Więc co? Przystępujemy do recenzji próbowania. A że my jesteśmy oszczędni, to my jednego na ciepło spróbujemy we dwójkę. Jednego. Chyba wygląda tak w środku, no nie wiem jak to powiedzieć, jak zmielona karma dla pieska jakiegoś, ale dobra. Dla pieski, no to. Kobieta ma pierwszeństwo, więc Januszowa, gryź. No wreszcie dał. Musiał trochę pogadać oczywiście. Powiem dobre. Wam, że... Dobre jest. Dobre. Ja nie lubię kebabów, tych takich normalnych, a to powiem wam, że... O? No to trochę. Nie jest złe. Jak za 7 zł? Nie jest tak źle. Kochani, nie uciekajcie, bo na tym się nie kończy odcinek. Jeszcze zobaczycie, jak Januszowi smakuje ten kebabik, bo wzięliśmy jeden specjalnie na zimno, żeby podgrzać mu w domu, żeby on też spróbował. Więc co? My tu się rozłączamy i widzimy się zaraz z Januszem. A few moments later. No i kochani, jesteśmy w domu. Jest i Janusz. I cóż, przygotujemy mu zaraz kebaba. No, dziękuję za kebaba. Ale ponieważ wrócił z pracy, jest głodny, trzeba mu go podgrzać. No ale moja kochana żonka mi zaraz odgrzeje. Będzie tak? Bardzo mi smakowało. Kochanie, gdzie ten mój obiadek? A proszę cię bardzo, zobacz, piękny kapsik. Jest on troszeczkę inny, bo nie mamy opiekacza, jest odgrzany w mikrofali, ale mikrosmak ma. No zobaczymy, przetestuję go. No i zobaczymy, co Janusz powie, bo nam smakowało w zasadzie. Znaczy... Oj, chyba od serca Januszowa podgrzała. I co powiesz? No, smak jest dobry, ale dla mnie to powinno być trochę przysolone, przypieprzone, to by był lepszy smak, bo ja takie smaki lubię. A... Ale zjadliwy jest. Oj, chyba smakuje jak tak. Chyba najbardziej smakuje Januszowi. Bo smakuje, tylko... To jak oceniasz tak na od 0 do 5? Od 0, no czwórka może być, no taka naciągająca. No. Tak jak ja mówiłam, że lepszy od tego zwykłego kebaba. No wiadomo, no to co kochani, mam nadzieję, że podobał się wam dzisiejszy odcinek z testowania. I co? Czekajcie na kolejne odcinki i nie zapomnijcie zostawić dzwoneczka, żeby właśnie nie ominąć żadnych odcinków. A my się żegnamy z wami, na razie! Na razie!